Witajcie. Z góry przepraszam Was za szumy, ale to jest taki szybki update dotyczący tego, co działo się w ostatnich czasach na klockach i tego, co będzie się działo. Już zapraszam zatem na odcinek. Witam w klockach i zaczynam od tego, co się tutaj ostatnio podziało. Tu podziało się kilka rzeczy. Mianowicie, jak widzicie, mam w łapce coś takiego, co się nazywa Advanced Detector Rail z moda Steve Cards. Więc to znaczy, że zaczęło się dziać tutaj coś w kierunku wykorzystania właśnie tego moda. Niedawno u mnie był Ban Deutsch. Z Pan Deutschem sobie pograliśmy chwilę w Klocunie i wymyśliliśmy, że trzeba zrobić jakiś automatyczny system wydobycia. Pan Deutsch też zaznajomił się z tym, jak działa mod Project E, czyli następca Equivalent Exchange. To już Wam pokazywałem w ostatnim odcinku. Natomiast teraz dzieje się tutaj coś ciekawego. Mianowicie dzięki wspólnym wysiłkom moim i Pan Deutscha zrobiliśmy sobie wagonik, który w tej chwili jest w trakcie, co zrobiliśmy. Zaplanowaliśmy jego tworzenie i mamy już wszystkie surowce, które są do tego tworzenia potrzebne. Wagonik już się tworzy i będzie wykorzystany jako do pierwszej rzeczy do dokończenia tunelu pomiędzy moją rezydencją a Deutscha. Trochę to nas wyniosło materiałów, trochę to nas wyniosło energii z tego systemu. Miałem tutaj ponad milion, a w tej chwili mam 600 tysięcy ponad. Ale to z racji tego, że ten wagonik korzysta praktycznie z najlepszych wszystkich rzeczy. Ma z Galgatorianu ten Virtuo. Generalnie cały wagonik jest z tego Galgatorianu. Więc jest to w miarę fajna sprawa. Będzie bardziej wytrzymały. I co tam chciałem jeszcze dodać? Aha, wagonik się tutaj tworzy. Dosyć dużo jeszcze zostało, jakieś prawie 5 godzin. Co chwilę dodaję tutaj węgla. I po tym czasie będzie gotowy, żeby go puścić, żeby wykopał właśnie ten nasz tunel. Jednocześnie wagonik też stawia pochodnie, kładzie tory. Jeżeli jest jakaś przerwa typu, nie wiem, jakaś przepaść czy jakaś ciecz, to on sobie automatycznie położy tory, wyrówna sobie miejsce, więc jest to bardzo fajna sprawa. Dodatkowo stworzyłem, jak widzicie, tutaj mam ta Advanced Detector Rail'a. Stworzyłem je dlatego, żeby zrobić użytek z Cargo Managera. Chodziło o to, że surowce, które on nakopia, mają zostać przetransportowane do odpowiednich skrzynek. Najlepiej do jakiegoś systemu typu Applied bądź z mechanizmu, tym jakimiś rurkami. Na razie jeszcze tamtych modów nie wyeksplorowałem, ponieważ nie mam surowców z nich. Surowce są na drugim świecie, gdzie jeszcze mi się nie chciało zacząć kopać. Natomiast w tej chwili wszystko skończy w Cargo Managerze, który będę na razie ręcznie opróżniał, a potem przerobię to jakoś, żeby to było bardziej jakieś takie lepsze rozwiązanie. Dobrze. Deutsch mi tam pomógł w kilku kwestiach, gdzie trzeba było na przykład użyć jakichś elementów, które są w netherze do zdobycia. Na przykład łzy Gasta, bądź ten taki ogienek śmieszny. Tak. Mamy tutaj też wspaniałego moda, który się nazywa Chicken Chunks. On umożliwia nam trzymanie bloku, który cały czas utrzymuje teren w pamięci serwera. Dzięki czemu normalnie musiałbym tutaj stać przez 5 godzin i monitorować, jak to się robi. Tak to mogę iść spać. I mam pewność,
że kiedy zbudzę się rano, ten wagonik już będzie gotowy. No o ile serwer nie crashnie, ale to jest prawdopodobieństwo rzędu 4-5%. Chociaż i takie się zdarzały różne wypadki. I wagonik sam w sobie też ma ten moduł chunk loadera, dzięki czemu będzie mógł jeżdżąc sobie podtrzymywać teren i nie będzie wymagał tego, żebym ja za nim biegał i nadzorował go, kiedy on będzie kopał. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda to na dole. Tutaj jest Cargo Manager. Tutaj jest taki specjalny moduł, który wyłącza kopanie. Że wagonik wracając tutaj nie kopał dalej i nie zrobił na przykład tutaj jakiś, nie zniszczył mi schodów bądź tego szybu transportowego. To jest trochę dla mnie ważne. Przynajmniej trochę. A w drugą stronę, że jak przejdzie ten blok, to wtedy się załączy drill i wagonik będzie mógł sobie ładnie powiększać tunel. Więc to jest też dosyć ciekawa i sympatyczna sprawa. Teraz pokażę Wam jeszcze, byliśmy z Deutschem na chwilę na świecie miningowym. Chcieliśmy stworzyć coś ładnego, ale no przeszliśmy potem do tworzenia wagonika i trochę to zaniedbaliśmy. Tutaj też wagonik ten będzie użyty. Mówiłem Wam, że pierwsze co zrobi wagonik, to wykopie tunel ode mnie do Deutscha. Natomiast drugie co zrobi, to będzie kopał tutaj po prostu tunele pod kopalnię na tym świecie, gdzie są już wygenerowane nowe surowce. A to jest taki zaczyn modelu odwiertu kolskiego. Kiedyś był taki news w internecie modny, że Ruscy w latach 80. robili taki największy odwiert na świecie i dowiercili się do piekła. Były dołączone do tego klipy z niby odgłosami z tego piekła, jak tam ludzie płaczą i tak dalej. Ktoś tam nawet pisał komentarz, że słyszy, jak się modlą ojcze nasz. Oczywiście okazało się to bujdą, a odgłosy okazały się samplowane z filmu, z jakiegoś tam filmu z roku 74 bodajże. Baron Krwi nazywał się film, tak. Więc no jeżeli byście się tym zainteresowali, to możecie szukać hasła Well to Hell na Google'ach. Kiedyś się tym właśnie interesowałem i wymyśliłem, żeby tutaj zrobić taki, jakby taką makietę tego odwiertu polskiego. I tutaj będzie jakieś takie przejście, jakieś schody czy coś w dół i tam będą tunele, gdzie będzie kopał ten nasz wagonik. Więc takie też mamy do niego zastosowanie. Kolejną rzeczą, jaką chcę zrobić na serwerze, jest zrobienie jakichś systemów zabezpieczających. Myślałem tutaj o MFFS-ie. Nie wiem jeszcze, czy ten moduł jest dostępny. Tak zwane modularne pole siłowe. Dawniej był dostępny, a teraz, jak widzicie, nawet Railcraft nie jest dostępny, co mnie troszkę sfrustrowało. Natomiast możemy użyć moda FTB Utilities, który umożliwia robienie climba. To jest fajne, ale to jest takie trochę pasywne rozwiązanie. Wolałbym zrobić MFFS-a i zasilać go, dostarczać mu energii, dzięki czemu MFFS cały czas pozostawałby jakby w trybie uzbrojenia. Więc tak się mają sprawy na naszym WTC-owym serwerze. Przepraszam Was, że chwilę nie nagrywałem. Myślę, że od czasu do czasu strzelę jakiś filmik jeszcze, bo nie jestem tym youtuberem, który odszedł i potem miał problemy z powrotem i wrócił jako kto inny, tylko staram się cały czas podtrzymywać to, jaki byłem do tej pory. I mam nadzieję, że Wam się to też chociaż odrobinę podoba. Dołożę tutaj sobie itemów. Nie pokażę Wam, jak wygląda domek Deutscha z dwóch powodów. Po pierwsze, nie pamiętam jego kordów. A po drugie, chociaż u niego byłem, to komenda ukośnik back nie zadziała, ponieważ od tego czasu wyszedłem i szedłem na serwer. Powiedzcie mi proszę jeszcze jedną rzecz, mianowicie
Widzicie na każdym z tych nowych filmów już moje nowe intro. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy spodobały wam się takie jakby ilustracje do tych moich filmów z przebitkami właśnie w stylu tego intra. Jak coś tam tworzę, jak coś tam robię. Bo generalnie każdy ruch, który wykonuję na serwerze, jest nagrywany przez tego moda, który między innymi stworzył nasze intro. I potem mógłbym takich sekwencji użyć. Więc czekam na wasze propozycje. I kończę ten w miarę krótki filmik. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.